Halo, halo, dzień dobry moi kochani. Sky Hill podejście drugie. Udało nam się w pierwszym naszym podejściu doczłapać do piętra 60, co nie odblokowało nam żadnego nowego perku, bo najniżej doszedłem, jak sobie grałem przed nagrywaniem, do 55. Jeśli mam być szczery, mam wrażenie, że to może nam bardzo pomóc. To przetrwanie, dużo bardziej niż ta dedukcja, że dobrze się najeść, ale tylko raz, bo to nam jednorazowo uzupełni zdrowie do 100%. Sobie weźmiemy. Jeżeli chodzi o to, tutaj mamy łóżko na trzecim poziomie i drzwi, ale 25% więcej obrażeń dostajemy. Ewentualnie mamy szał, zawsze uderzam pierwszy, to jest też ciekawe. I chyba to weźmiemy sobie teraz. Weźmiemy sobie szał i przetrwanie, zobaczymy jak na tych dwóch perkach pójdzie nam gra. Intra ponownie oglądać nie musimy, generowana losowo lokacja, zaczynamy. O kurde, super. Mamy mopa na start. 4 do 6 oparty na dexterity. Bardzo fajne obrażenia, bardzo dobry start. Bardzo dobry start. Ktoś mi tu wrzucił jeszcze jedzenie. Powiem, że na 99 piętro dorzucić to nieźle. Dobra, zaczynamy. Walczymy mopem. Pudło. Pudło. 6,3. Dodatkowa tura, świetnie. Ale mamy farta na początku, co? 6,7. I jeszcze tak, dobra? Hell yeah! Apteczka, zajebiście. Zgarniamy kijaszki, złomiaszki, wszystko. Dobra, możemy sobie speeder już włączyć maksymalnego, bo już wam wytłumaczyłem, o co tutaj chodzi mniej więcej. Jesteśmy po pierwszej grze. Całość będzie działać się teraz szybciej. Jedynie walki zawsze są w normalnym, standardowym tempie. Nie wiem dlaczego nie mamy możliwości przyspieszenia ich. Uważam, że fajnie by było jakbyśmy mieli, bo wtedy cała gra działałaby się po prostu dużo bardziej dynamicznie. Ale niechaj tak będzie. Ok, mamy kartę VIP do windy. Pusto. Ziarna kawy, taśma izolacyjna, zajebiście. Generator nie mamy, ale próbujemy użyć przy pomocy tego, co tam mamy. Moneta i szmata. Lubię słowo szmata, jest dźwięczne. Strasznie miło brzmi. Jep, o kurde, pudło. Ciach, dobra, walki teraz mogą się dziać, bo zdrowia mamy jeszcze dużo póki co. Strasznie fajnie może działać ten plecak z pożywieniem, jednorazowo nam odnawiający, jeżeli sobie odpowiednio... O kurde, pudło na 90% szansy, patrzcie. Jeżeli sobie odpowiednio szybko łóżko zupgrade'ujemy, to możemy naprawdę fajnie działać. Mop jest pod dexterity, dobra. 3 punkty w dexterity, 1 w celność. Zwiększamy sobie obrażenia. Konserwa, zajebiście. Generator. Pusto. Walka, kozacko. Ciach. 6,2 do 8. Walczymy mopem, póki co. Słuchajcie. Dobrze, załatwiony. Sztylet. Na sztylet więcej speeda potrzeba. Czyli kolejny level up będzie potrzebny. Ale jest dużo przeciwników i to takich prostych, co mnie cieszy bardzo, bo na nich sobie bardzo łatwo można początkowego expo farmić. Najgorsze są człowieki, kurcze, niezmutowane, bo oni biją i uciekają. I to jest męczące strasznie. Te zmutowane są dużo fajniejsze. Antybiotyki zajebiście. Nadgniła papryka. Czy chcemy sobie wrócić na górę? Tak, chcemy. Dobrze. No i teraz co? Mamy trochę tej rzeczy. Aha, tutaj możemy. Mamy 50% szans, że tam zbuntuje się ten posiłek przeciwko nam, powiedzmy. Cegłę. Cegły sobie skraftować nie możemy. Warsztat. Kawałek drewna, gwoździe. Nie mamy kawałka drewna. Sen. Kawałek drewna. Tak samo potrzebujemy. Kurczę, to niedobrze, że nie mamy. W takim razie to co? Konserwa. Apteczka. Nie śpimy jakoś bardzo. No nie śpimy. Dużo zrobić tutaj nie możemy, jeżeli chodzi o konstrukcję. Antybiotyków nie ruszamy. Młot tutaj nie robimy. Tak, moglibyśmy zrobić młotek, ale i tak go nie założymy. 4 do 6, to jest 3 do 7. Chyba tym mopem w takim razie póki co chcę grać. Dobra, i zjeżdżamy na najniższe dostępne piętro. A możemy zjechać nawet na 92. Aha, czyli tu. Dobra, zajebiście. Okej, okay. Kolejny przeciwnik. Standardowym atakiem. Średnim. Walimy. 6,8, zajebiście. 4,2 do 5,6. Musimy tym atakiem walnąć, żeby zabić. Dobrze. Kolejny expik. Jak tam z levelem? Następna walka to jest level up. Dobra, mam nadzieję, że ty nam nie uciekniesz, ziomek. O kurde, critical hit. Jeszcze powinien zdać critical hit i uciec, właśnie. To były medykamenty kiedyś, ale aktualnie maszyna jest rozbita.
przekładnie. Dobra, zużyjemy. Nie mam problemu. Nadgniła kukurydza. Okej, to nie jest ten ziomek, co uciekł. No ale bijemy i tak. Pudło. Zdrowia mamy dużo. Gorzej z głodem. Więc jak... Kurczę, no. Walka nas cieszy. Absolutnie. Kawa z mlekiem za sierp. Spoko, będę pamiętał. To nie jest ten ziomeczek, który uciekł chyba. Nieważne, ma pełne życie i dalej może uciekać. Więc jakby... No to jest szansa, że zabijemy. Okej. Dobra, bijmy tak. Jeszcze jeden atak. Kurde, no spierdolka. Czemu wy wszyscy uciekacie, paszteciarze głupie? Będę musiał was gonić. To mi strasznie opóźnia expa, bo ja dostaję obrażenia, a nie dostaję expa. Oni są potwornie męczącymi przeciwnikami i to mi się w ogóle nie podoba. 3,7, zabijemy tym, dobra. Jest level up. A speed 7 aż bym potrzebował, okej. To nie, mam jeszcze 2 punkty. Sobie dam 1 w zręczność, 1 w celność. I walczymy dalej mopem. No, potrzebuję jedzenie sobie uzupełnić. Zdrowie tak samo. No mam ciężko z jedzeniem. Spróbujmy jakąś sałatkę i poszukajmy jeszcze na tym. Kolejna sałatka. Takie gówniackie porcje dosyć. Alkohol. Głód 10, no potrzebujemy skorzystać. Mógłbym oczywiście już ten package tutaj przetrwania użyć, ale nie chcę póki co. Tak długo jak mam możliwość tego nie używać, to wolę tego nie robić. Bijemy. Kurde. Nie uciekaj, ziomuś. Tym. Dobrze, zabity. Okej, to jest kolejny typ, który uciekał, się schował. No spróbujmy tym. Pudło, kurczę. Żebyśmy my tu nie zginęli zaraz. Dobra, musimy się wycofać, nawet dostać jeden hit, ale się... Nie mogę się wycofać? Co jest? Nie mogę się wycofać. Dobra. Dobra, on uciekł na szczęście. Antybiotyki muszę zmarnować, nie będę miał potem na odtrutkę. Ale jest bardzo słaby mój stan zdrowia. Słuchajcie, uważam, że musimy skorzystać z naszego prowiantu w takim razie dosyć wcześnie. Ale no, nie podeszło nam to wcale ani trochę dobrze. Czyli mamy kawałka drewna cały czas, żeby łóżko lepsze skonstruować. No trudno. Dobra, to zróbmy tak, zjedźmy tam jeszcze i wykorzystajmy żarcie do zera. Możliwie bez walk. Chyba tego musimy zabić. Dobrze. Kawałek drewna. Zajebiście. Dobra, teraz wróćmy. Robimy lepsze łóżko. O kurde, dobrze. Łóżko. Poziom drugi. Poziomu trzeciego. Chociaż? Nie, nie mam szmaty. A szmaty nie mam jak skraftować. Dobra. To aktualnie tak. Używamy tego package'u przetrwania. 100. I wymienimy się tak, 50 zdrowia, 86 zdrowia, 50 głodu. Plus to doświadczenia, nowy poziom? Za co? Za długi sen? Aha, jakiś dobry sen miałem. Okej, kumam. To ja bym sobie zostawił chyba te punkty umiejętności póki co. Może jakąś lepszą broń, bo zobaczcie, mogę ostrze sobie skonstruować. Dobra, a czy ulepszenie warsztatu? Kawałek drewna. No właśnie, a do czego bym potrzebował ostrze? Dexterity 7, 6 do 8, bo mob ma 4 do 6. Ostrze, kawałek drewna, taśmy. Nie mam kawałka drewna. To mi wszystko uwala. Strength 5, 1 do 8. Tam jest zablokowane. Kawałku drewna potrzebuję. Dobra, okej, to na razie się nie leveluje, słuchajcie. Poczekam, co mi się uda znaleźć. Schodzimy tu. Dobrze. Okej, udało się tutaj wyleczyć. Zajebiście, walka. Ciach. Mogę zaraz lepszą broń ogarnąć, tylko kurczę kawałek drewna, żeby podszedł. 4,6. Możemy tym walnąć. Pusto, nóż kuchenny. Kawałek drewna, please. Bardzo tego potrzebuję. Moneta. No, człowiek, możemy go na hita załatwić, mam nadzieję. Spróbujmy tym. Dobrze, zabity. Moneta na medykamenty. Bierzemy ile się da. Zajebiście. Medykamenty equal zdrowie. Tak to trzeba robić. 7,2, minus 4. Bez problemu. Spróbujmy go... Kurde, uciekł. Dobra, no nic. Bandaże. Zajebiście. Potworek. Jego lubimy, bo on nam nie ucieka. I za niego mamy pewnego expa. Potworki są fajne. Mamy bardzo dużo zdrowia. Gorzej trochę z jedzeniem, ale mam zajebiście dużo zdrowia, więc możemy się lać i levelować. Tutaj jest oczywiście...
Budka ochroniarza. Moneta. Tak. Kolejne środki przeciwbólowe. Zajebiście, bo możemy się teraz lać do oporu. Alkohol. Dobra, kolejny typek, jakiś tutaj robotnik zamieniony przez broń biologiczną. Zabijamy. 6,5, dobra, zdrowie jak najbardziej jest super. Mamy jakieś tam alkohole świata, żeby troszeczkę sobie dać zdrowia. Rura. Rura to jest 1:8, tak. Coś możemy z pożywienia zrobić, póki co nie. Z 50% szans na zatrucie i utratę. Aha, zdrowia zamiast głodu, okej. Okej, to nawet moglibyśmy sobie pozwolić, ale my zrobimy alkohol, z alkoholu możemy też właśnie apteczkę zrobić, która 50 zdrowia aż. O Jezus, to alkoholu nie chcę zużywać bezwzględnie. Mąkę sobie zjem i wodę wypiję. Dobra, tu jest ziomeczek, spróbujmy go krytykalem walnąć. Muszę pamiętać, że mam szał i zawsze atakuję pierwszy. Rozpróbujmy tutaj generator, zajebiście. Klucz. Kawałek drewna, please, tu się klucz przydał. O cię chuju złoty. Nie, no nie chcę się z nim lać. Jakieś rzeczy. Dobra, słaby stwór. Musimy znaleźć co, jeszcze coś do jedzenia. No nie chcę tego alkoholu marnować, jeżeli mogę z niego zajebistą apteczkę zrobić, nie? Nie ma takiej opcji. No kurczę, chyba, że nas zmusi konieczność naprawdę jakoś bardzo. Najebiście, kola. Notatnik z jednym wpisem. Czas się pomodlić. Wszyscy nie żyją. Okej. Dobra, kolejny człowiek. Ciach. Proszę o kawałek drewna. Wow, critical hit i uciekł. Co za pajac. Pusto. Duża apteczka. Zajebiście, 80 zdrowia. Dobra, głód sobie mogę odnowić trochę. Potrzebuję żryć. Mam apteczkę, jeżeli chodzi o zdrowie, to jest zajebiście. Tylko kurczę z tym jedzeniem po prostu. A już zużyliśmy nasz package, żeby móc przeżyć, bo mieliśmy akurat problem ze zdrowiem wcześniej, no niestety. 4,3, możemy tak walnąć, 95% szans na trafienie. Mąka, dobra, użyjemy dużej apteczki. Pusto. Cegła, cegłą się nie najem. 2 zdrowia. Dobra, mąkę zjedzmy. Jeszcze póki możemy. Okej, tu się możemy lać, bo zdrowia mamy, no, bardzo dużo. Więc absolutnie powinniśmy się tłuc, ile się da. Z tymi ludziksami, tylko jakieś jedzenie by się przydało. Nowy poziom, znaczy drugi level up. Mam 8 punktów umiejętności, dalej nie mam nowej broni. Więc nie wiem, czy kurczę, nie zużyć już tych punktów. Człowiek. Dobra, póki co jeszcze się wstrzymam, jeżeli nie mam takiej niesamowitej potrzeby dawać. Spróbujmy tak, okej, zabity. Krew mutanta, szmata, czemu nie ma jedzenia, kurde. No alkohol muszę zaraz zużyć, no trudno. Chociaż możemy zajebiste apteczki, takie rzeczy zdrowotne. No ale mam też 4 środki przeciwpulowe, 2 bandaże, poradzimy sobie. Z tobą nie chcę się lać. Dobra, 50% szans na zatrucie. Okej, ale zjedliśmy. Dobra, też straciliśmy zdrowie, ale głód nam dało, więc spoko. Zdrowia mamy dużo. Okej, drugi alkohol, zajebiście. To oznacza, że możemy dwie takie wyjebane apteczki. To możemy te wszystkie takie niby trujące rzeczy jeść tak naprawdę. Bo w razie czego apteczkami możemy sobie tak zajebiście zdrowie odnowić, że to jest dla nas nie problem. Czyli mamy, jest kawałek drewna. Czyli będziemy mogli wrócić, jakieś ostrza porobić, tego typu sprawy. Dobra, wróćmy się tu, chodźmy do bazy. I teraz tak. Zacznijmy od zjedzenia jajka, spoko. Skraftujemy sobie apteczkę i drugą apteczkę. Zajebiście. Tu mamy szansę na zatrucie, spoko. I teraz tak, idziemy sobie, robimy warsztat. Potrzebujemy gwoździe, spoko, robimy sobie gwoździe. Mamy, o kurczę, tylko jeden złom już. Upgrade warsztatu. I teraz pomyślmy, co leży w naszym zasięgu tak naprawdę do zrobienia. Tonfa, taśma izolacyjna. 7-11 i uwaga, wpływają wszystkie 3 umiejętności na nią, co jest całkiem zajebiste. A taśmę izolacyjną mogę zrobić, zajebiście. Więc zróbmy sobie tonfę. Potrzebujemy strength 7, speed 9, plus 6,5 obrażeń, zobaczcie. Kozacka broń i wszystkie nasze umiejętności na to wpływają. Dajmy sobie plus do szansy na trafienie. Szansa na dodatkową turę, szansa na unik większą. Zwinność i tonfa ze wszystkiego dostaje, zajebiście. Świetna decyzja.
Okej, mam dwie apteczki po 50 zdrowia każda, dwa środki bólowe po 15, przeciwbólowe po 15. Niewiele głodu, więc no musimy szukać jedzenia cały czas. Słuchajcie, idziemy na piętro 76. Dobra, zużyjemy tu trochę czasu. Straciliśmy chemikalia. Spoko. Tam nie idziemy się lać. Chociaż kurczę, z taką bronią jak teraz. Zużyjmy środki przeciwbólowe i chodźmy. Mamy duże obrażenia. 58%, 95%. Dobra, próbujemy w łeb. Zajebiście, 27 dostał, pudło. Bijemy go teraz w cielsko. Po 15. O kurde, on pudłuje cały czas, zobaczcie. Critical hit, bez straty zdrowia. Pusto niestety, ale aż 30 expów. Dobra, możemy się lać już z tymi gigantosami. Telefon, Gnojek Joe. Jeden z nas musi stąd wyjść żywy. Zostawiłem coś dla ciebie, 72 piętro, czyli tu. Jedzenie, spoko. Gnojek Joe, może spotkamy się znowu. Plus to doświadczenia, okej, okay, jakiś event. Najważniejsze, że expo. O kurde, zgniłe mięso. Możemy je usmażyć. Musielibyśmy mieć kuchnię na levelu wyżej. Kij potrzebuję, a kij mogę zrobić? Z dwóch kawałków drewna. Nie mam żadnego kija, niesamowite. No dobra, najwyżej stracimy trochę zdrowia. Okej, okay, nie straciliśmy. Zajebiście. Łom, łom też jest zajebistą bronią. No ale mamy tonfę, która jest mocniejsza. Dobrze, te dwa level upy sobie zostawiliśmy. Tu możemy jednym hitem gościa ściągnąć. Tak, zajebiście. Nawet nic tam nie zrobił. Pięknie. Działa, warto było się męczyć, zajebiście. 5 tylko jedzenia. Zdrowie możemy sobie stracić w razie czego. Woda, cola. Wlejmy w siebie. Dobra. Spróbujmy jednym hitem go. Dobrze. I człowieki nam już nie uciekają, zobaczcie. Już nie ma tak lekko. Jak mamy tonfę. I my zawsze atakujemy pierwsi, dzięki temu, że mamy szał. Więc próbujemy jednym hitem ich ściągać. Szanse na to są 60%, ale to jest 60% na nieotrzymanie żadnych obrażeń. Tak naprawdę, więc uważam, że warto. Alkohol, moneta. Dobra. Bijemy. Pudło. Dodatkowa tura, zajebiście. 29. O kurwa, 15. Dodatkowa tura. Pudło. Fuck you. Dobra, zabity. 30 doświadczenia. Ile tam. Następna walka to jest level. No, chamsko, bo dwa punkty tylko nam brakło. Antybiotyki, kawa. Spróbujemy się z nim. Dobra, spróbujmy. O fuck. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, teraz uciekamy, bo critical jego to nasza śmierć. Nie mogę uciec. Naprawdę? Nie mogę uciec? Dlaczego? Bo ja przegram już teraz, jeżeli nie wejdą mi dwa razy pod rząd te. Pudło. No to... Co jest? A, on jest tak wolny, że ja mam dwa ataki na jego jeden. Okej. Okej, kumam. Dobra. Apteczka. Apteczka na razie jedna. Level up mamy. No to co? Szansa na unik? Czy po jeden we wszystko? Po jeden we wszystko sobie dajmy, bo to wszystko nam wzmacnia tonfę. To jest zajebistą bronią. Wow, kozacko, dużo jedzenia. Jeszcze więcej jedzenia. O nie, to jest skurwysyn. On na drugim ataku ucieka i nas... Aha, okej. 90% w to i to są mniejsze obrażenia, 60% w to są mniejsze. Trzeba próbować w to, bo na drugim ataku się rozpada i nas zabija, jeżeli go w dwa ciosy nie zabijemy. Właśnie. Zatrucie od razu. To jest jeden punkt zdrowia też tracimy co turę. Szmata, apteczka. Karma dla zwierząt zjemy. Dobrze byłoby kuchnię zaupgrade'ować, mogę? Kijaszka nie mam. Trzeba było tego skurwola ominąć. Dobra, a możemy zrobić... Możemy zrobić antidotum. Dobra, to lecimy na górę. Do VIP-a. I tak, zaczynamy od antidotum, leczymy zatrucie. To jest tak, pożywienie. No kuchni nie zrobimy na wyższy level, ale może możemy zrobić coś innego. Na pewno apteczkę możemy, rybkę nie możemy usmażyć. Dobra, to... Bandaże możemy zrobić ze szmaty i alkoholu. A, jakbyśmy mieli bandaże... To, aha, mamy tylko jeden alkohol. Okej, to apteczki nie zrobimy potem. Środki przeciwbólowe mamy. Krew mutanta mamy pod antidotum. Dobra, to z tego my sobie zrobimy od razu antidotum, żeby mieć przy sobie. To jest ważne. Broń nie potrzebujemy. Pożywienie przede wszystkim dla nas jest ważne w tym momencie. Łóżko możemy pewnie ogarnąć. Drut ze złomu. Złomy mamy 3. I gwoździe to są złomy 2. Łóżko level 3.
Spoko, jakbyśmy mieli głód, to możemy leczyć zdrowie teraz. Okej, dobra, spróbujmy tak. Kawa, ryba, to. Sałatka. Dobra, i reszta rzeczy w ten sposób. Idziemy dalej, ale zrobimy sobie już w następnym odcinku. Póki co dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!